To ostatnie przygotowania przed piątkową wielką premierą na deskach Lubuskiego Teatru. Przed nami winobraniowe spotkania teatralne, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszowym 65. sezonem w teatrze. Sztuka Czasami Księżyc Świeci od Spodu to ostatnia część tryptyku opowieści wiejskich zrealizowanych na scenach teatrów w Legnicy i Zielonej Górze przez twórczy tandem PIK, czyli Pawła Wolaka i Katarzynę Dworak. Wyjdziemy i zamyśleni, i z łezką, ale też trochę uśmiechnięci i zadumani. Chociaż każda z części tryptyku jest odrębną sztuką, łączy je wiele zabiegów tematycznych i formalnych. Przede wszystkim miejsce zdarzeń, wieś, mała, odległa geograficznie i mentalnie od współczesnego świata. Ta wieś to nie jest wieś z reportażu, z gazety. Ta wieś to jest po prostu metafora jakiegoś środowiska, w którym zamknięci są ludzie. I poprzez to środowisko po prostu opowiadamy historię o człowieku. Twórczość tandemu PIK w sztuce Czasami Księżyc Świeci od Spodu skupia się na człowieku, ale głównie na konflikcie rodzinnym. W tej sztuce każdy detal odgrywa ogromne znaczenie, a na wiele uwagi zasługuje scenografia, przygotowana przez Piotra Tetlaka. Klatka ma tutaj wiele odniesień. Można ją przyrównać do cyrkowej klatki dla dzikich zwierząt albo do klatki wrestlingowej. Ta klatka to chyba to, czym się otaczamy. Ta klatka to są te wszystkie nasze ograniczenia, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Czasami Księżyc Świeci od Spodu w piątek otwiera winobraniowe spotkania teatralne. Z kolei na zakończenie winobrania w niedzielę 11 września kolejna ważna premiera – Szklana menażeria. To jest klasyczna amerykańska sztuka z lat 60. opowiadająca wzruszającą historię kruchej, delikatnej, nadwrażliwej dziewczyny zamkniętej w świecie swojej małej szklanej menażerii. Wrześniowy repertuar Lubuskiego Teatru dostępny jest na stronie internetowej teatr.zgora.pl.